Siema, siema, witajcie na was w kolejnym odcinku na kanale, a dziś pokażę wam, jak zrobić character display w Roblox Studio, czyli to taka ramka, która się wam wyświetla i pokazuje wasz awatar. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć o tym, że mam serwer Discord, że też nie zapraszam, oraz o mojej koszulce na Roblox, która kosztuje wyłącznie 5 Robuxów, również zapraszam do zakupu, a teraz przejdźmy już do odcinka. A więc w starter GUI stworzymy sobie screen GUI oraz viewport frame. Teraz z tego viewport frame'a sobie wybierać, gdzie chcecie go dać. Dam sobie go tutaj. Kolor zmienię. Tak jest ładny bardzo. Zmienię UI stroke. Ok. Teraz do naszego viewport frame'a dodajemy sobie world model. A do screen GUI local script. A więc sobie teraz ten script napiszę. A więc to jest nasz cały skrypt. Możemy teraz sobie kliknąć play. I mamy mojego awatara. Także wszystko działa. Jest git. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Siema.